Cudowna Ewangelia, ja bardzo ją lubię, ona się same pojawia, kataklizmy, same... pojawia się wiele razy w ciągu roku, bo ona naprawdę śmierć, tak potrząsa. Zniszczenie, tak. Tak dobry film sensacyjny. Tak, ale te kataklizmy otaczały człowieka i otaczają od zawsze, jak widać. Tak. Nie jest to sprawa tylko dzisiejszych czasów, przyznasz, bo te tragedie działy się już tam za czasów, no jeszcze przed Chrystusem, od kiedy w ogóle człowiek jest człowiekiem. I ta tragedia, ten wypadek zmieszania tego krwi ofiar z krwią tych, którzy ją składali w świątyni przez Piłata i jego żołnierzy, nie jest do końca historycznie potwierdzona, ale jest prawdopodobne, że takie wydarzenie miało miejsce. Musiało to wstrząsnąć opinią Galilei. I ludzie najczęściej z takich wydarzeń dramatycznych bardzo, no bo to musiała być naprawdę jakaś trudna bardzo do przyjęcia wiadomość, że tylu ludzi zginęło. Ludzie wyciągają z tego taki wniosek najczęściej, że to jest kara za grzechy człowieka, że Bóg karze człowieka za grzechy, że musieli ci, którzy składali ofiarę w świątyni, być bardzo wielkimi grzesznikami albo mieli na sumieniu jakieś przestępstwa, że w taki sposób zostali przez Boga ukarani. Tymczasem Chrystus mówi, że nie można tak myśleć. To fakt, że czasem cierpienia, katastrofy czy śmierć przychodzą w wyniku rzeczywiście jakichś pomyłek człowieka. No weźmy na przykład narkomana, który wiele lat się szprycuje, no w końcu umiera, bo nie panuje nad tym, stracił kontrolę i jakby sam sobie wymierzył karę. Ale jest też wiele nieszczęść czy przypadków, wypadków, które są nagłe, niespodziewane, niekoniecznie wynikają z jakiegoś świadomego działania człowieka. Chrystus mówi, że wszystkie te sytuacje trudne, te cierpienia, które nagle spadają na nas, należy odczytywać w takim kluczu, dlaczego tak się dzieje, jaki to ma związek z moim życiem i jakie wnioski powinienem wyciągnąć. One mają służyć refleksji nad własnym nawróceniem. No to słowo tutaj pada z takim dużym akcentem. Masz się, człowieku, wciąż nawracać. To, co jest trudne, co spada na ciebie, czego doświadczasz, ma prowadzić cię do refleksji nad przemijaniem, nad swoim życiem i skłaniać do szybkiego pracowania nad sobą w celu nawrócenia się, tak mówiąc no, konkretnie. I jak rozumieć to nawrócenie? Święty Łukasz używa tu w tym tekście słowa metanoia, greckiego słowa, które oznacza dosłownie przemianę wewnętrzną człowieka, przemianę duchową, porzucenie grzechu i zaproszenie do serca na nowo Ducha Świętego, Ducha Chrystusa. To ma być przemiana całego człowieka, przemiana jego życia i przede wszystkim ma się zacząć od przemiany myślenia. Bo Pismo Święte mówi też o drugim rodzaju nawrócenia, nazywanego słowem epistrefo. To drugie nawrócenie, to drugie słowo oznacza bardziej jaką przemianę, ale polegającą na porzuceniu złych czynów. Robiłem coś złego, czasem może powtarzałem to, czy to była to jakaś nałogowa sprawa. Mam porzucić złe czyny. Tu w tym przypadku, w dzisiejszej Ewangelii chodzi bardziej o nie tyle tylko o odrzucenie czynów, ale przemianę całego serca, całego myślenia. Żydzi mieli taką, a zwłaszcza faryzeusze, taką skłonność myślenia bardzo prawnego, prawniczego, legalistycznego i
to nawrócenie rozumiane jako epistrefo mogłoby prowadzić ich co najwyżej do no po prostu takiego upartego porzucania swoich słabości, upadków, grzechów, jakichś błędów popełnianych często. Natomiast nie dotykało ono to nawrócenie serca. W dzisiejszej Ewangelii chodzi o wezwanie każdego z nas, zaproszenie, zachętę do tego, byśmy się nawracali przez zmianę myślenia i przez wewnętrzne nastawienie serca.